W sobotnie popołudnie zorganizowano piknik integracyjny dla seniorów, by ponownie po przerwie pandemicznej zacząć integrować środowisko mieszkańców po 60 roku życia, którzy stanowią aż 25% wszystkich obywateli miasta Gniezna. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że pogoda w maju dopisała i możemy wyprawić pierwszą z imprez plenerowych, senioralnych, majówkę biesiadną pod tytułem A w sercu maj. W programie dzisiaj przewidujemy zabawy, konkursy, będą bardzo ciekawe konkursy, podkreślamy ten wiek senioralny, więc dzisiaj konkurs będzie, kto jest najstarszy dzisiaj z obecnych gości, najstarsza seniorka, najstarszy senior i najstarszy para oraz jak zawsze konkursy taneczne, ponieważ seniorzy bardzo lubią się bawić, także dzisiaj będzie muzyka do tańca. Seniorom do szczęścia oprócz zdrowia w zasadzie potrzebna jest tylko motywacja do wyjścia z domu, a to już duży krok do spotkania z drugim człowiekiem. Po pierwsze, no integracja, integrujemy się. No spotykamy się z ludźmi, którzy z domu nie zawsze chcą wyjść. Wychodzą, spotykają się, tańce, zabawa. Jadło też, konkursy, no i myślę, że potrzebne są tego typu imprezy. Jest to pierwsza impreza w tym roku, ale będzie więcej. Dlaczego seniorzy, ci, którzy wychodzą, czują się lepiej od tych, którzy, bo tak jest, często wolą zostać w domu? No wolą zostać w domu, ale no jednak lepiej, żeby wychodzili, bo takie spotkanie się z innymi ludźmi, no to tak, no... Powera nabierają ci ludzie na stare lata. No ja jestem tego przykładem. Ja wychodzę, spotykam się, organizujemy dla wszystkich spotkanie, i dla młodszych, i dla starszych. Myślę, że naprawdę jest to potrzebne. Naprawdę. Że tylko się spotykać i organizować i cieszyć się, że ludzie chcą przychodzić. Wszystko trzeba robić. I działka, i dom, i wnuczki. Nie wiem, no wszystko. Każda praca, która jest, to trzeba robić, bo jak człowiek usiądzie na ławeczce, ciasteczko, to później skutki zimy wychodzą, nie? Za dużo nie można, bardziej w ruchu lepiej być. Więcej się ruszać, trochę pogimnastykować się, nie za dużo, bo to nie te lata. A jak panu się podoba idea organizowania tego typu pikników dla seniorów? Bardzo dobre, bo to się wszyscy poznają, później się idzie, o tu znajomy, tam znajoma jest, tam te wyjazdy jak są tam nad morzem gdzieś. To jest bardzo dobrze. Wszyscy zadowoleni wrzat. No znajdą się akcyzy tam malkontenci, któremu coś się nie spodoba, że była przejście radło za krótkie, kołdra za długa, nie? No ale to zawsze jest. Ale wyspać się idzie, gdzie znaje się, umyć, załatwić wszystko jest i nie wiem, no wszystko co potrzeba. Imprezy zorganizowano na boisku miejskim przy ulicy Konikowo, a wzięło w niej udział około 300 osób.